uniwersytecka, Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego pod dyrekcją mówiącego te słowa Mateusza Świlskiego, polonezem ogińskiego, pożegnanie ojczyzny, rozpoczęła ten nasz wieczór. Można by rzec taką wigilię święta. Święta, które, drodzy Państwo, uważam za jedno z tych, trudno może wartościować, lepsze, gorsze, ale z tych, które chyba najbardziej powinniśmy święcić. Bo zobaczcie Państwo, jakoś tak w naszej naturze jest tak, że celebrujemy bardzo dużo ważnych, ale tragicznych dla naszego narodu świąt. Wybuch I wojny światowej chociażby, prawda? Czasami gdzieś nam brakuje tej radości z tego, że są też i daty w historii, które oczywiście poprzedzone bardzo często najwyższymi ofiarami naszych rodaków, którzy wtedy żyli, ale jednak niosą radość. I takim tym radosnym świętem jest właśnie 11 listopada. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że to już w tym roku się ukonstytuuje, że wreszcie 27 grudnia będzie też świętem państwowym. Wiem, że tutaj Państwa społeczność puszczykowa, też wszyscy Państwo podpisywaliście petycję, żeby właśnie ta ustawa została przez Sejm procedowana. Zatem cieszmy się i ten dzisiejszy wieczór niechaj będzie takim właśnie radosnym, pewnie też i refleksyjnym spojrzeniem na to, co było wcześniej, ale tym, że żyjemy w wolnym kraju, że no cóż, dzieje się niedobrze na pewno na naszej wschodniej granicy i bez tego gdzieś informacji o tym uciec dziś nie możemy. Nie możemy dziś powiedzieć, że jest pięknie i nic się złego nie dzieje, ale miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana i że przede wszystkim nie będzie tam, nikt nie pozostanie tam na zawsze, a nam uda się jakoś to wszystko dobrze załatwić. Ale niemniej, żyjemy w wolnym kraju, nie ma póki koło nas wojny i cieszmy się, że to, co nad czym pracowali nasi poprzednicy, my możemy dalej nieść. Zatem wieczór pieśni wojskowych i patriotycznych, bo tak byśmy musieli powiedzieć, rozpocznie za chwilę jedna z tych pieśni, które chyba są najbardziej takie romantyczne, rozkwitały pęki białych róż. Macie Państwo śpiewniki? No właśnie, nie wiem, czy trochę światła się da włączyć, ale to zrobimy, drodzy Państwo, tak. Mamy dla Państwa specjalną rzecz, gdzie będziemy liczyć na to, że Państwo głównie przejmiecie inicjatywę wokalną. No tak w zaufaniu Państwu powiem, że po prostu nie jestem pewien, czy tą pieśń znają nasi soliści, więc liczę na Państwa, żeby nie było, ale spokojnie, zrobimy próbę, proszę się nie martwić. Zatem może teraz, żeby utrzymać ten piękny nastrój, troszkę sobie Państwo może śledźcie te teksty i troszkę sobie ponudźcie. A kiedy nadejdzie, ja może zdradzę, żebyście Państwo już w takim napięciu nie myśleli, o którą z tych pieśni chodzi. Chodzi o, powiem po cichu, że płynie Wisła. Tak? Więc jak będzie ta płynie Wisła, to my sobie zrobimy najpierw próbę, a potem zobaczymy, kto lepiej tekst zna, czy śpiewacy, czy Państwo. Liczę bardzo na Państwa, bo powiem Państwu, że próba poszła kiepsko, ale to jest dobry znak, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że jak próba idzie do niczego, to znaczy, że jest świetny koncert. Więc ja się specjalnie nie martwię. Dobrze, zatem zapraszam pierwszą naszą solistkę, będzie to pani Magdalena Nowaczek. Mogą być piękne brawa. Rozkwitały pęki białych róż, a tytuł właściwy to Białe róże. Zapraszam.
Państwa, historia pieśni patriotycznych i tych wojskowych jest bardzo szeroka. Nie sposób tu przy tym wieczorze opowiadać o ich powstaniu, ale na pewno jedna ich cechuje pewne wspólny mianownik. Otóż to, że miały być chwytające za serce. Tak chyba chwyciłam. Ja się zastanawiam, że będziemy mieli problem, żeby Państwa zaskoczyć, bo wy to wszystko znacie. Ale nie miejmy nadziei, że się uda. I miały być te, które gdzieś tam mobilizują, prawda? Takie jak na przykład właśnie za chwilę Legiony, czyli pierwsza brygada. A więc każda z tych pieśni z jednej strony myślę, że miała ten wydźwięk taki artystyczny, ale przede wszystkim myślę, że były to w momencie ich powstawania utwory, które gdzieś miały czy owym żołnierzom, czy ewentualnie tym, którzy czekają na powrót z wojny, troszkę ten czas, brakuje mi słowa, no, umilić jest jakby nie najlepszym, prawda? Ale jakoś tak zrewanżować brak tych ludzi, aby może nawiązać jakąś taką daleką łączność. A więc mieliśmy Białe Róże, teraz czas na taką zdecydowanie żołnierską piosenkę. Myślę, że dobrze było, żeby to było w męskim wykonaniu, więc serdecznie zapraszam teraz pan Michał Korzeniowski. I pierwsza brygada. Posłuchajcie. Ileż krwi, ileż krwi, już szelanych.
Proszę Państwa, czas powstawania tych pieśni jest przeróżny, bo mówimy o czasach pierwszych regionów, ale też i o czasie powstania warszawskiego. Ja bardzo ubolewam i jeśli może się tak uda, że będziemy mieli jeszcze okazję kiedyś przy tych uroczystościach spotkać, obiecuję Państwu, że opracuję na smyczki i dla solistów Marsyliankę Wielkopolską. Bo powiem szczerze, że bardzo ubolewam na tym, że gdzieś ona niestety nie funkcjonuje. Ale powoli, drodzy Państwo. Udało nam się zrobić to, że będziemy mieli święto państwowe. Udało nam się w ogóle przekonać resztę Polski, że w Wielkopolsce nie było tam jakieś marginalne wydarzenie, tylko naprawdę ważne, przede wszystkim zwycięskie powstanie. Daj Boże, że jeszcze Ślązakom się też uda wszystkich przekonać, że tam na Śląsku też się dobrze działo. I potem drugim etapem, drodzy Państwo, będzie to, że wszyscy będziemy śpiewać Marsyliankę Wielkopolską. Więc obiecuję, że my się też poprawimy i na następny raz, jeśli będzie nam dane się spotkać, na pewno ta Marsylianka będzie, ale teraz pieśń czy piosenka z czasów powstania wielkopolskiego. Jest już z nami pani Antonina Witajewska-Grzelak, którą możecie Państwo powitać. Pałacyk Michla. Trzeba, właśnie podpowiadałem, że mógł Pan powiedzieć od razu, a nie to jakieś takie dookoła. No właśnie. Zatem pani Antonina Witajewska i Pałacyk Michla. Zapraszam. Często te teksty, które są, nam się kojarzą, że na pewno to jest strasznie poważne, nawet czasami aż pompatyczne, prawda? I oczywiście wiele tych pieśni takich jest. Ale chociażby śledząc tekst tutaj, tak prawda, tam o tej czarnej kawie, o tych umrzykach i tak dalej, dużo w tych pieśniach jest takiego, no, siłą rzeczy trochę czarnego, ale jednak humoru. I stąd też moje jakieś pojęcie o tym, że
naprawdę powinniśmy się więcej uśmiechać. Powinniśmy się cieszyć. Chociaż z tych nawet najdrobniejszych rzeczy. Zobaczcie Państwo, jaki dzisiaj był piękny, słoneczny dzień, prawda? Po tych kilkunastu, których tak zimno, mokro i trudno spod pierzyny wyjść, a czasami trzeba, nagle się okazało, że było dziś piękne słoneczko i jutro też tak ma być. Tylko w Wielkopolsce, ale to... No, wiadomo. Tu muszę uważać, bo nie cała orkiestra jest z Wielkopolski, żeby... Nie też nie. Ktoś Państwa jest nie z u nas przejazdem, że tak powiem? To bardzo nam miło. My jesteśmy Polacy, Poznaniacy czy Wielkopolanie, tak powinienem powiedzieć, są bardzo mili, oczywiście są bardzo oszczędni, czyli naleją Ci herbaty z czubkiem. Dlaczego? Żeby się cukier nie zmieścił. Drodzy Państwo, zatem nie ukrywam, że proponując nasze dzisiejsze spotkanie, mówiłem o tym, że z jednej strony oczywiście gdzieś z tyłu głowy mamy te wszystkie trudne wydarzenia, ale z drugiej strony naprawdę cieszmy się, że mamy to, co mamy. Że nie musimy gdzieś uciekać przed kimś, że nie musimy szukać jakiegoś schronienia, tylko jesteśmy u siebie w domu, możemy używać własnego języka. I wiecie Państwo, zawsze przy okazji tego 11 listopada przytacza mi się ten słynny cytat naszego papieża Polaka, że wolność nie jest dana, tylko wolność jest zadana. I obyśmy mieli takie poczucie, że z tego zadania wywiązujemy się jak najlepiej. Mimo różnic poglądów, mimo różnic materialnych i wszelkich innych, ale obyśmy wiedzieli, że w tym innym, w tym ogólnym kierunku idziemy właściwie. Dobrze, skończmy ten wykład, proszę Państwa, bo ja, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ja wykład na 45 minut mam w przeciągu pół godziny do dan, natomiast jakbym miał mówić półtorej godziny, mogę mówić już, więc będę się streszczał. Mieliśmy powstanie wielkopolskie, a teraz wracamy do trochę ckliwych i trochę łapiących za serce. O mój rozmarynie i po raz kolejny Michał Korzeniowski. Posłuchajcie. Thank you.
Tak sobie pozwalam, ale to takie skrzywienie zawodowe dyrygenckie. Widzę grupę dobrze nastawionych, uśmiechniętych ludzi, bo to nawet pod maseczkami widać, że Państwo się uśmiechacie do nas i bardzo się z tego cieszymy. I od razu bym chciał zadyrygować. To tak jest takie. Dobrze, czyli teraz, drodzy Państwo. Mamy nutki, mamy przechowane. Dobrze. Mamy czterotaktowy wstęp. Aranż jest taki, bym powiedział, troszkę na zasadzie krakowiaczek jeden, także tak tempo będzie żwawe. I z tego, co wiem, macie Państwo trzy zwrotki. Tak? Dobrze. I teraz uwaga, bo zawsze mamy taki wstęp, który może Państwu zaprezentujemy, jak ten wstęp będzie brzmiał. Poproszę orkiestrę o sam wstęp, dobrze? Uwaga. Koniec. Znaczy, my jeszcze coś zagramy, ale to już jest koniec wstępu i od razu Państwo... Płynie, Wisła płynie po polskiej... I teraz uwaga, bo jak skończymy zwrotkę, to znowu będzie wstęp. Dobrze? Widzicie Państwo, wyrównali oddech i żeby druga zwrotka poszła w czasie. Tak? Gotowi? Spróbujemy. Dobrze. Płynie, Wisła płynie po polskiej krainie. Po polskiej krainie, a po długim płynie Polska nie zaginie. A po długim płynie Polska nie zaginie. Wstęp. Zobaczyła żabów, wnet go pokochała, wnet go pokochała. A z dowód miłości swego opasała. A w dowód miłości swego opasała. Dobrze, wstęp. Koniec. Dobrze. To pierwsze koty za płoty. To teraz bym poprosił o wersję dla słyszących z Państwa strony, dobrze? Bo powiem szczerze, że myśmy trochę nie słyszeli. Wiecie Państwo, trzeba się trochę wyprostować, nie? Tu przeponkę, powiem, płynie, Wisła płynie. Ja się nie mogę tak mądrzyć, bo mi zaraz śpiewacy zwrócą uwagę, że pan tu jest od dyrygowania, nie od... Nie od śpiewania. Dobrze, to teraz, drodzy Państwo, zrobimy już, żeby nie przedłużać, bo oni się tam już denerwują, że mają coś jeszcze tu zaprezentować Państwu. Zaśpiewamy tylko jedną zwrotkę, ale tak z wersji dla słyszących, dobrze? I proponuję, żeby to była trzecia zwrotka. O. Dobrze? Mamy trzecią namierzoną? Dobra. Wstęp gramy i gramy i śpiewamy trzecią zwrotkę. Wstęp. Chociaż jest
rysowała niepomorskie lasy. Niepomorskie lasy. Tak jest. Dobra, hej, tak jak najbardziej, hej, basuje. Oklaski też mogą być, drodzy Państwo, należy coś. Dobra, próbę mamy za sobą. Dobra? Bo my to jeszcze raz zaśpiewamy. Tylko, tak jak Państwu mówiłem, nie mam stuprocentowej pewności, czy soliści, wiecie, to jest finał, nie? Każdy przygotowuje swoją partię, tak, no finał pójdzie. Więc liczę, że Państwo, że tak powiem, pociągniecie tą Wisłę, żebyśmy rzeczywiście wspólnie śpiewali. To tak oczywiście mocno uśmiechając się do Państwa jest przymrużeniem oka, ale pozwalam sobie o tym mówić i to gdzieś wprowadzić w ten nasz wieczór, bo to tak właśnie miało być. Nawet jeżeli ktoś nie do końca potrafi precyzyjnie, melodycznie czy rytmicznie to zaśpiewać, nie szkodzi. Ważne, że jesteśmy razem, ważne, że nas ta muzyka i ten duch tych pieśni łączy. Dobrze, to teraz poproszę z powrotem o zrobienie nastroju. Tak, o, dziękuję. Bo muszę zapowiedzieć Państwu kolejnego solistę, który zaśpiewa nam aż cztery kompozycje w tak zwanej suicie. Będą to następujące pieśni. Rozszumiały się wierzby płaczące, serce w plecaku, dziś do ciebie przyjść nie mogę i czerwone maki na Monte Cassino. A wykonawcą tej suity będzie pan Paweł Antkowiak. Zapraszam. Rozszumiały się wierzby płaczące, rozpłakała się dziewczyna w głos. Otłe z oczy podniosła błyszczące na żołnierski, na twardy życia los. Otłe z oczy podniosła błyszczące na żołnierski, na twardy życia los. Nie szumcie wierzby nam żalu, co serce rwie. Nie płacz dziewczyno mam, bo w partyzantce nie jest źle. Do tańca krajowa granaty Wisów szczek śmierć kosi niby łap, lecz mnie wieby co to lek. Błoto deszcz czy słoneczna spiekota, wszędzie słychać miarowy, równy krok. To nabój idzie leśna piechota, na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok. To nabój idzie leśna piechota, na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok. Nie szumcie wierzby nam żalu, co serce rwie. Nie płacz dziewczyno mam, bo w partyzantce nie jest źle. Do tańca krajowa granaty Wisów szczek śmierć kosi.
choć droga się nasza nie kończy, choć nie wiemy, gdzie wędrówki kres, ale pewni jesteśmy zwycięstwa, bo przelano już tyle krwi i łez. Ale pewni jesteśmy zwycięstwa, bo przelano już tyle krwi i łez. Nie szum się wiesz, no, żalu, co serce rwie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo w partyzantce nie jest źle. To Yeah.
Księżyc zaszedł hen za lasem, we wsi gdzieś szczekają psy. A niech pomyśl sobie czasem, że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, Boże, w dzień, a Boże, w noc, dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Dobrze będzie nam jak w niebie, pocałunków dasz mi moc. Gdy nie wrócę, niechaj wiosno rolę moją sieje brat. Kości moje hen porosną i użyśnią ziemi szmat. W pole wyjdź pewnego ranka na snop żyć. Ja żyć będę w głosach zmóż i ucałuj jak kochanka. Ja żyć będę w głosach zmóż. Widzisz te gruzy na szczycie, tam wróg twój się ukrył jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabijać i mścić, i poszli jak zawsze uparci. Poszli za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast Rosy biły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą wieki, lata przed miną, pozostanie pamięć dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi. Mieli przez ogień szaleńcy, nie jeden z nich dostał i padł. Jak ci spod Racławic szaleńcy, jak ci spod Racławic sprzed lat. Runęli impetem szalonym i doszli, i udał się szturm. I sztandar swój biało-czerwony zatknęli na gruzach wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast Rosy biły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą wieki, lata przeminą, pozostanie pamięć dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosły krwi.
Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Tam Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, im dalej, im wyżej, tam więcej ich znajdziesz pod stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo honor krzyżami się mierzy, historia ten jeden ma błąd. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy biły Polsko. Po tych machach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą wieki, lata przeminą, pozostanie pamięć dawnych dni i tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani? To duet, który zaraz usłyszymy. Ja sobie tak myślę, że niech ta pani już sobie tych chłopców malowanych weźmie i już więcej nie zabiera, bo nam będzie smutno, nie? No to panowie, byłoby nam smutno, jakbyśmy musieli się gdzieś tam ewakuować. Co prawda, powiem państwu, kończąc anegdoty, że mnie ze służby wojskowej się udało wykpić. Jako student i muzyk zostałem wezwany do szanownej komisji. Tam zbadano, stwierdzono, że ręce ma, nogi ma, dobrze nadaje się. I tu było pewne zdziwienie, bo ja powiedziałem, że ja do wojska mógłbym pójść. Ale tata mi powiedział, że mogę być albo kuchcikiem na bombowcu, albo palaczem na okręcie podwodnym. I tutaj się okazało, że tej specjalności brak. W związku z tym pan na mnie popatrzył, mówi pan, może pan jednak już lepiej będzie tam dyrygował niż do tego wojska. I dostałem odroczenie piękne. Ale wyobraźcie sobie państwo jeszcze inną rzecz, że tuż kiedy studia kończyłem, a nieco mi się one wydłużyły, z racji tego, że miałem przyjemność studiowania dwóch mistrzów dyrygentury, także z tych 5 lat się nagle zrobiło 9. Wyobraźcie sobie państwo, zagrałem koncert dyplomowy i w ogóle już koniec studiów, trzeba myśleć o pracy, a tu nagle ding-dong, bilet. Co się okazało? Pan o tym właśnie chyba znalazł dla mnie ten angaż na tego kuchcika na bombowcu, bo okazało się, że właściwie od razu się powinienem wstawić do służby wojskowej, bo się okazało, że gdzieś o mnie zapomniano. I stwierdzi, o, pan Siwilski, no to już wiekowo, to już najwyższy czas, prawda, żeby był nawet po. No więc, proszę państwa, co tu zrobić? No ja właściwie jednak tu już jakieś plany koncertowe czy coś. Wyobraźcie sobie minę dziekana studiów Akademii we Wrocławiu, kiedy przychodzę w czerwcu, mówiąc, panie profesorze, nie mam taką wielką prośbę, czy ja mógłbym obronę pracy dyplomowej przełożyć na grudzień. Gdyż w grudniu już mijał ten czas tych 20 tam iluś lat i już, że tak powiem, automatycznie rezerw. Dziekan na mnie spojrzał, mówi, panie Otuszu, tu ma pan koncert, tu ma pan to, no, o co chodzi? Ja mówię, to ja może pokażę. Wyjmując kopertę, nawet zdążyłem jej otworzyć, dziekan powiedział, tak oczywiście przedłużam. I dzięki temu ten kuchcik na bombowcu mnie jakoś ominął. Zatem wojenko, wojenko nas nie ominie. Pani Antonina Witajewska i pani Magdalena Nowaczek nam w duecie zaprezentują. Mam nadzieję, że nie mówiłem tak długo, że zasnęły. Chyba nie. Mogą być oklaski. A po tej wojence to proszę państwa, powiem państwu taką tylko jak to... Z tym przymrużeniem zmierzamy do finału, więc już państwo wiecie, o co chodzi. Światło się zapali. Dobrze, wojenka.
Tam na ten pierwszy plan niekoniecznie. Za ciemno, mi? Za ciemno. Dobrze, to teraz poprosimy o światło troszkę. I teraz, drodzy Państwo, wracamy do tej Wisły, co pięknie płynie. Ale żeby Państwu było raźniej, to jeszcze bym zaprosił tu do nas na piękny finał wszystkich naszych dzisiejszych solistów. A śpiewali dla nas dzisiaj pani Magdalena Nowaczek, pani Antonina Gdańska-Żela, pan Michał Korzeniowski. To ten większy i pan Paweł Alkowicz. A teraz śpiewniki w błąd, drodzy Państwo, to troszkę się poprawiamy, żeby prosto siedzieć. A teraz siedzicie przed wokalistami, to pokażcie, żeby chcecie siedzieć prosto, tak? Tak, ktoś tak, tak leciał, tak? Nie widzicie Państwo? Jest komentarze. A ja potem muszę z nimi pracować. Dobrze, dobrze. Wstęp jest zawsze 4 takty przed koniec. Gra. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie, a do a dopóki płynie, Polska nie zaginie. Teraz my. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała, wnet go pokochała, a w dowód miłości stęglą pasała, a w dowód miłości stęglą pasała. Się schowała w niepołomskie lasy, w niepołomskie lasy. I do morza wpada, płynie jak przed czasy, i do morza wpada, płynie jak przed czasy. Mogą być oklaski na przykład. Uniwersytecka, Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.